tym odcinku pokażę Ci, jak możesz szybko włączać i wyłączać wszystkie reguły formatowania warunkowego. Po cóż miałbyś to robić? Na przykład po to, aby móc wydrukować arkusz bez wyglądu ustawionego formatowaniem warunkowym. Takie pytanie pojawiło się ostatnio pod jednym z moich filmów. Do dzieła. Rozwiązanie będzie bardzo proste. Wystarczy utworzyć odpowiednią regułę. Po pierwsze, zaznaczam zakres, dla którego chciałbym wyłączyć wszystkie reguły, a potem móc je z powrotem włączyć. Wchodzę do karty narzędzia główne, do formatowania warunkowe i do zarządzania regułami. Zobaczę, że na tym zakresie są ustawione 4 reguły. Wszystkie je będę chciał wyłączać i włączać. Klikam w przycisk Nowa reguła, aby utworzyć nową regułę. Użyję opcji Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować i potrzebna mi jest taka formuła, która będzie zawsze dawała wartość prawda dla wszystkich zaznaczonych komórek. Więc tą formułą może być na przykład formuła równa się 2 większe od 1. Ten warunek będzie zawsze spełniony. Pamiętaj, że używając opcji Użyj formuły w formatowaniu warunkowym, ta formuła, którą wpisujesz w odpowiednim polu, dotyczy aktywnej komórki, ale ona zostanie skopiowana w tle na wszystkie zaznaczone komórki, więc powinna być odpowiednio zbudowana. Więc dla każdej z tych zaznaczonych komórek ta formuła wygeneruje mi wartość prawda, a jeśli tak, to będę chciał, aby dla takiej komórki był ustawiony wygląd w postaci braku ustawionego formatu. Więc nic tu nie zmieniam, klikam tylko przycisk OK. Spójrz, ta reguła pojawiła się jako pierwsza na liście i bardzo dobrze, i teraz najważniejsza część całej zabawy, zaznaczam opcję Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy dla tej właśnie utworzonej przed chwilką reguły. Zaznaczam tę opcję, to sprawi, że jeżeli jakaś wartość spełni wymagania tej reguły, to kolejne reguły nie będą już przetwarzane. Klikam przycisk OK i spójrz, magicznie wszystkie pozostałe reguły są wyłączane. One są tam w tle, ale nie są przetwarzane, a co za tym idzie, nie działają. Jeżeli chciałbym je z powrotem przywrócić, to wchodzę do karty narzędzia główne, do formatowania warunkowe, do zarządzania regułami ponownie. Jeżeli nie widzę tutaj tych reguł, to powinienem zmienić bieżące zaznaczenie na ten arkusz i przy mojej regule odhaczam ptaszka. Nie muszę nawet tej reguły usuwać, mogę ją zostawić. Jedynie będę zahaczał albo odhaczał ptaszka, gdy będę chciał wyłączyć formatowanie warunkowe lub z powrotem je włączyć. Spójrz, odhaczyłem ptaszka, klikam przycisk OK i z powrotem wszystkie pozostałe reguły formatowania warunkowego zaczynają działać. Jeżeli podobał Ci się ten trik, jeżeli cieszysz się, że wróciłem, to oczywiście zostaw lajka pod filmem. Napisz też w komentarzu, co u Ciebie słychać, jeżeli masz jakieś przemyślenia albo inny sposób na rozwiązanie tego problemu. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.